chudziaki. A dzisiaj znowu zagramy sobie w grę Julii Dżugaj. A czemu? Bo była nowa aktualizacja. Jeszcze od tego czasu w nią nie gram, ale z tego co wiem, są do zrobienia misje, za które możemy zdobyć sami monety. Tak jak wiecie, na ostatnim odcinku sama kupiłam dość sporo monet i diamentów. Filmik macie oczywiście w proponowanych. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się może jakiegoś diamenta zdobyć właśnie z tych misji, bez kupowania. Ale oczywiście, jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie, Mufinek Anny, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. A jeśli lubicie grać w gry na telefon, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Dzisiaj... Ładeczko, Kitek, co ty robisz? No to pszczółki też atakują. Nie, faktycznie masz rację. Dobra, nasza pszczółka jak najdalej ode mnie. W ogóle tło jest lekko halloweenowe, jakbyście zauważyli. Gdzie jest pszczółka? No tak. Schowałaś. Dobra, nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Oczywiście rekord, który tak jak wam się myślę, teraz zrobił mi Kitek, ale ja prawie zrobiłam taki sam, więc nie jestem wcale gorsza. Czy ja mam... jesteś, bo nie pobiłaś rekordu. Czy ja mam tu jakieś aktualizacje? Może jeszcze nie kliknęłam aktualizacji. Właśnie. To jest najważniejszy moment. Słuchajcie, w tym nowym update'cie jest zestaw szkolny. Zestaw szkolny jest za 24 zł, więc stwierdziłam, że go kupujmy, bo chyba w nim jest piesek, 1000 monet i 50 diamentów, więc co? Kupujemy i widzimy się dosłownie za sekundkę. No dobra, gdzie mamy naszego psiaczka? Nasz psiaczek... Który to jest? Czekajcie. Gdzie jest nasz szkolny psiaczek? Gdzie mam go dostać? Dostałaś psiaczka, czy nie dostałaś psiaczka? Przestań, nie dostałam psiaczka. Żartujesz, że nie dostałaś psiaczka? On jest tylko na reklamie. Żartujesz? O nie. A ja nie dostałam tych rzeczy. Może musisz od... A kupiłaś na pewno? Jest! Mamy te monety, mamy te diamenty. Zobaczmy, czy mamy psiaczka. Który mamy? Proszę, czekajcie, psiaczki są tu. Jest! Udało się! Wkładamy naszego szkolnego psiaczka. Zanim przejdziemy z powrotem do Almetyczka i zobaczmy w ogóle, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy krainy, które możemy zmienić. Na ziemi nie stać na żadną krainę, chociaż myślałam, że będzie mnie stać. No, nie, nie to chyba ci troszeczkę tylko brakuje do jednej krainy, do zimowej. Jakby nie dodało mi tych 1000. Jak? No miałeś 2500. No i mam 2200. Co? Piłaś na pewno? No nie wiem, no nieważne. Dobra, w każdym razie stwierdziłam, że może w takim razie, skoro mamy nowego pieska, z naszym psiaczkiem pójdziemy do jednej z krain. Ogólnie łącznie z tą aktualizacją wyszły jeszcze nowe misje. Nowe misje, które są tutaj. Już kilka z nich udało nam się dokonać, a jak nam się ich udało dokonać, to macie ten materiał. Pierwszy krok. Zagraj 3 razy w Cute Jump. Czyli 3 razy za jednym razem, czy tak? Nie, nie, dawaj. Zrób tak. Podskocz, zdobądź tylko jeden punkt. Dobra. I spadnij. 3 razy z rzędu. Okej. Okay. Jak najgłupiej te misje zobacz, czy zaliczy. Okej, moment. Wow! No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, pierwsze mamy z głowy. Już na początku nawet nigdzie nie dojdziemy. Dawaj, dawaj. Druga szansa, nie. Dziękuję, przy takim wyniku to lepiej, nie. Ej, tak! Mamy już 2 kroki, to serio działa. Ja tylko tak naprawdę padam na samym początku. I co dostaniemy za te kroki? I wchodzimy w powiadomienia i mamy... Ej, nagle gdzie to jest? Aha, dopiero kończę wszystkie misje, to zdobywam Rexa, czyli za pojedyncze misje nic nie mam, ale w sumie ta misja pierwsza była dosyć łatwa. Ale czy wszystkie misje można naraz zrobić? Jeden dzień? Wiesz co, pewnie tak, zaraz się okaże. Mamy tak, za drugie miejsce już mamy 100 monet, za trzecie 200 i za czwarte 500, a za piąte mamy Rexa. Co my tu mamy? Zdobądź 2000 punktów, uczta, podnieś stek 2 gry z rzędu, podnieś przysmaki kostki, czyli tak naprawdę można wszystko zrobić naraz, ale mamy tylko 3 tacy nam się wyświetlają, nie wyświetla nam się więcej, więc możemy zrobić maksymalnie 3. No dobra, spróbujemy. Jedno pytanie, czy wyszła jakaś nowa mapa? Bo miałeś kupić nowe rzeczy. Ej, faktycznie miało być coś nowego. Masz rację, ja na razie jestem na Halloweenowej, ponieważ Halloween się zbliża. Tak jak w sumie na naszym ostatnim filmiku, gdzie robiliśmy wielkie zakupy w action Halloweenowe, stąd mamy dużo rzeczy na tło i mamy jeszcze więcej na cukierek albo psikus. Czekaj, miałam zrobić 2000 tych punktów. Mam już 1000, czyli mam połowę, ale nie zdobyłam jeszcze żadnego steka. I zdobyłam kostkę, jeśli się nie mylę, bo się zagadałam. Mogę się mylić? Koniecznie napisz teraz w komentarzu, jaki jest wasz największy wynik. O nie, o nie! No nie! Takie głupoty, wpadłam w szczółkę! Jeszcze raz. Widzę steka! Tak? Dawaj stek! Stek mi jesteś... Nie, 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 ja muszę wziąć steka. No, żartujcie sobie. O, dobra, udało się, stek nas uratował. Kostka, ale już nam kostki chyba niepotrzebne, ale przyspieszą całą grę. Dobra, patrzcie, mamy 2000 punktów, czyli już kolejna rzecz spełniona, teraz musimy znaleźć kolejnego steka. Nie, tu musi być kolejna rzecz, gra z rzędu chyba do steka. Myśmy tylko 2000, o, podnieś stek, 2 gry z rzędu, czyli teraz muszę jeszcze w drugiej grze podnieść stek i będę miała nagrodę. Od razu nam wyświetla, kurczę, jeszcze jakąś tarczę. Na samym początku gry wyświetlało nam nowe zadania, no i też te stare. Było coś o tarczy, nie doczytałam, bo dopiero w ostatniej chwili to zauważyłam, ale wydaje mi się, że to po prostu było, żeby znaleźć tą tarczę. Ja chcę zdobyć Rexa i tego psa chyba jeszcze wcześniej nie było, dlatego jest teraz taki ważny. No, stekuś, gdzie ty jesteś? Ej, ja muszę go zdobyć teraz! No nie, no żeby to jedzie sobie! Czekajcie, to są monety! Tak, o, mateczku, udało mi się! Gdzie jest ten stek?
O nie, pszczółka, nie zdobyłam steka drugą grę z rzędu. Ja cię... Tak, pszczółka! Ale naprawdę na takim poziomie nie było tego steka. No bo steki są rzadko. Ja sobie szybko żerknę, jakie są teraz nasze zadania. Uczta, podnieś jeszcze drugiego steka. No, teraz mi się skasowało, no bo w jednej grze nie zdobyłam. Z rzędu. Bierzemy może wiosenny bez, albo cukrową kaleinę, może weźmiemy sobie... No wiosenny bez, bo mi się najbardziej podoba. O nie, o nie, o nie. Tam jest rybka, rybka, ratuj mnie. Co rybka robi? Okej, już wiem, co rybka robi. Jaka rybka? Wiesz, że nie widziałam rybki. Rybka? Wow. No. Czy to nigdy nie było rybki? No właśnie takiego chrupka rybkowa była. Wiesz co, do tej pory znowu nie znalazłam tarczy ani steka. To jest specjalnie tak zrobione, żeby nie wygrała. Podnieś gumową kostkę. Ej, nie widziałam takiej wcześniej. Gumowa kostka? Gumowa kostka? Są nowe rzeczy. Ja cię kręcę. Czekaj, czy ja mogę sobie teraz jakieś wykupić ulepszenie, że kup tak powiem. Kup sobie rakietę na początek. No właśnie chciałam coś kupić teraz. Gdzie to było? W sklepie po prostu, tam gdzie kupowałeś różne rzeczy. Jest w ogóle jakiś nowy pakiet szkolny i co on mi daje? Aha, on po prostu za 23 zł. Właśnie zdobyłam ilość łapek! Nie wiem, co to jest, jakieś diamenty. Czy to są... Wow! I właśnie sobie kupiłam diamenty. O, ja cię kręcę! Ale czad! I przyciąganie sobie kupimy. A, za 2 diamenty wy... Oj, właśnie wydałam te 2 diamenty. A tutaj za 150 jest nowy psiak. Weźmiemy sobie, kupimy rakietę. O, lecimy! Lecimy po naszej tarczy i zdobywać wszystko po kolei. Nie ma co tracić czasu. O, lecimy! Ja chcę tą gumową kostkę zobaczyć. Nigdy jej nie widziałam w tej grze. Może ona będzie tak piszczeć. Dajesz piesku, zdobędziesz pyszny przysmak i kostkę gumową, jak tylko dasz radę. Jest! Zdobyłam kostkę! Co? O, to jest... Ja wiem! Ona robi takie jumpy, czyli że mogę bardziej skakać wyżej. A gumowa kostka! I nie było jej wcześniej, czyli ona teraz doszła. Tak mi się wydaje, że jej nie było. Widzowie, napiszcie mi koniecznie. O nie. Sąsiad, nie wierdź. Podnieś gumową kostkę i podnieś jedną tarczę. Wykonałam 1,5 zadania. Gumowa kostka znowu. Ona za każdym razem teraz będzie i ja będę na niej tak skakać. I kolejna. O, ja cię kręcę. To jest najlepszy item ever. A nasze etui są na naszym sklepie muffinki.pl. Macie etui muffinkowe, muffinkowo-kitkowe i potrzebuję jeszcze jednego steka, monety i 3 kostki do podniesienia i zdobędziemy pierwszą nagrodę. No to co? Próbujemy do końca, nie ma co. Słuchajcie, potrzebuję jeszcze tego steka, bo monety już mam. Jest! Udało się! Słuchajcie, mamy steka, mamy monety, więc kończymy grę. I udało się. Mamy 3 kostki. Udało mi się serio zdobyć 3 kostki? O, ja cię kręcę. Patrzcie, czy już dostaliśmy pierwszą nagrodę? Błagam! Aha, i nie zdobyłam pomiędzy 80 a 90. Ja przeczytałam, że mniej więcej. Okej. Okay. Zabij osy. Co? To nie jest pszczółka? Ja też myślałam, że to jest pszczółka. Ja zostałam oszukana. Słuchajcie, ten update jest naprawdę super, bo teraz mam taką motywację, żeby dalej grać. I chciałam zdobyć drugą szansę, żeby pełnić zadanie i jest napisane, obecnie nie masz żadnych reklam. No dobra, słuchajcie, mamy już kolejne zadanie wypełnione i dzięki temu mamy już poziom 1 i nie mamy cały czas 2. Wyłączyłam grę i z powrotem ją włączyłam, żeby zobaczyć, czy moje monety przyszły, bo cały czas ich nie dostałam i patrz, nie dostałam do tej pory. Pokaż to, ja idę do ciebie zobaczyć. Oj. Pokaż, miałaś 2, ty, nie dostałaś, po... dostałeś diamenty. Diamenty dostałam. Pokaż jeszcze raz, zestaw szkolny, tu pisze, 1000, no. Ej, nie dostałaś 1000 monet. Nie dostałam, o nie, ej, coś mi to przykro. No to co, no to musisz teraz zarobić te pieniądze i pokazać nową krainę. Mamy do kupienia, czekaj, jest oferty dnia, że mogę sobie kupić znowu diamenty, przecież już je dzisiaj kupowałam. To kupię. No dobra, ale co w takim razie? Stwierdziłam, że kupimy jeszcze teraz jednego psiaka, żeby miało dzisiaj kolegów. I tym psiakiem, który dzisiaj kupimy, to będzie może ten. On nazywa się Kieł. Uwielbia bieg, ciągnięcie, sanek i porywanie kur. Aha, co? To jest husky! To jest chyba husky! Husky! Huskiego kupimy i nim chwilkę poskaczemy. Zobaczmy, jaki on jest słodki. O, ja cię kręcę. Husky jest przysłodki. Szybko wymieniamy na szkolnego. I co, nie stać się w tym momencie na tą krainę, bo ci brakuje, tak? Tak. Teraz idziemy do szkolnego i spróbujmy szkolny poskakać. Zaczynamy. Może mógłbym zmienić krainę na jakąś mniej horrorową. Ja cię kręcę, ale fajnie wygląda. Małówek z tyłu ucha, czapeczkę szkolną i ten taki gajer. Nie no, czadowy jest ten piesek, serio. A jak odpalisz rakietę, to coś się dzieje teraz, czy nie? Na przykład na takim nowym piesku. Po prostu od krainy zależy to, co się z niego wydziela w tej krainie. Aha. Czyli nie ma różnicy od pieska. Nie mają żadnych specjalnych zdolności? Właśnie szkoda, nie. Uważam, że każdy piesek powinien mieć jakąś specjalną tak. zdolność. I uważam, że w każdej krainie powinna być inna pszczółka i tak dalej. Ale patrzysz, na przykład, że jeden piesek ma super wyższy skok, drugi piesek jest na przykład super szybki, trzeci może jeden darmową rakietę użyć. To było naprawdę fajne, że każdy piesek jest uniwersalny nawet do gry, nie tylko wyglądowo. Wiesz, że straciłam wszystkie misje, jak wyłączyłam grę? Jak to? Nie wiem, co się stało. Wiecie co? Po prostu mi się wydaje, że coś mi jakiś błąd wyskoczył w tej grze. No i oprócz tego, że monet nie dostałam, to mi wszystkie misje skasowało, a już byłam prawie na drugim poziomie. Więc no niestety tak mi się zdarzyło. Jest mi trochę przykro, bo no zobaczcie, nic tutaj nie ma. Totalnie nic. A ja przecież zagrałam w to. No, no trudno.
bo w każdym razie, jeśli Wam się taki odcinek podobał i chcecie wesprzeć mnie, bo jest mi bardzo teraz smutno, zostawcie mi koniecznie kciuka do góry. Ja muszę to wszystko w takim razie odrobić po prostu. No i widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!